Cześć Grzegorz Mikado. Cześć Kamil, firma Mikado. Posłuchajcie, na magazynie trwa przyjmowanie towaru, ale my w te pędy musieliśmy z Wami podzielić się tą oto informacją. Jak widzicie, dookoła nas są nowe przynęty Saira i Fish Hunter w nowej odsłonie. W odsłonie w technologii 3D. 3D oznacza tak naprawdę realne odzwierciedlenie żywych organizmów, żywych ryb. My wybraliśmy trzy najbardziej łowne naszym zdaniem kolory. Są to przynęty w malowaniu okonia, szczupaka oraz płoci. Tak jak widzicie, tutaj ja mam w ręku Saira 17 w malowaniu szczupaka z czerwonym ogonem. Mamy jeszcze okonie, mamy płocie. Grzegorz również pokazuje Wam tutaj, posiadamy. A ja Wam chcę pokazać Fish Hunter, tak samo jak Saira. Fish Hunter również będzie dostępny w trzech odsłonach kolorystycznych, jako płoć, jako okoń oraz szczupak. Fish Hunter będzie dostępny w dwóch długościach, 10,5 i 13 cm, natomiast Saira w trzech długościach, 14, 17 i 20. Tak jest. Przynęta została wykonana z bardzo miękkiego silikonu. Tutaj nie ma problemu z tym. W trakcie testów zresztą udowodniliśmy to, że ten miękki silikon pozwala na zasysanie go przez również mniejsze drapieżniki, takie, które pozornie nie są w stanie uchwycić nawet tej przynęty. Natomiast zobaczcie, jak składa się ta 20. One są pakowane w bardzo fajne blistry. Te blistry raz chronią gumę przed odształcaniem się, także za każdym razem kupujemy powtarzalną gumę o tej samej pracy, jak i zarazem pozwala zachować atraktor zapachowy, bo zarówno pierwsze, jak i drugie są nasączone, tak? Tutaj mamy... Tak, są nasączone atraktorem krewetkowym, dzięki czemu ryba pobierająca i żerująca pokarm dłużej przetrzymuje przynętę w pysku. Dodatkowo chciałbym zwrócić Waszą uwagę, że będziecie mogli spotkać w sklepach Fish Huntery 3D, jak również Saira, zarówno na ścianach wiszących na hakach, ale również dostępne w opakowaniach zbiorczych. Dzięki perforowanej górnej pokrywce blistra w sposób łatwy będzie można otworzyć blister, możecie się zapoznać z przynętą i możecie kupować również pojedyncze, tak więc możecie dobrać sobie kolory według własnych upodobań. Tak jest.